Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Prey z dodatkiem Mooncrash. I tak wystartowaliśmy nietypowo od miejsca, w którym mamy restart naszej historii czy naszej symulacji, a to z tej racji, że prawdopodobnie jest małe niedopatrzenie w grze, jeżeli wychodzimy z samej symulacji poruszać się po tym kokpicie, gdzie mamy dostęp do zdjęć rodzinnych i tak dalej, czas uszkodzenia również upływa i zaczynając naszą przygodę jako Riley, no niech będzie, ale ona dla mnie jest Riley i zostanie Riley i pewnie później wrócimy do Riley, ale dopóki pamiętam to jest Riley, startowała z trzeciego poziomu uszkodzenia symulacji, co było nam oczywiście nie na rękę, wiele rzeczy się zresetowało, no i po co kombinować, jak zawsze można sobie odpalić je na nowo, przynajmniej dopóki nie robimy tego ostatniego zadania, by uciec wszystkimi. Riley Yu jest genialnym naukowcem. Rodzinne koneksje pomogły jej zdobyć pozycję dyrektora stacji PFAS, ale utrzymają wyłącznie dzięki ostremu jak brzytwa umysłowi i zdolności do improwizacji w sytuacjach kryzysowych. Riley może użyć swojego psychoskopu, aby odblokować tyfoniczne zdolności dla siebie i innych członków załogi stacji PFAS. I to jest dość istotne, że warto będzie używać tutaj tego psychoskopu, na przykład jak skoczymy do laboratorium, a patrząc na cel fabularny, prawdopodobnie tam się znajdziemy. Można przebadać te wszystkie dziwne stworzenia, ponieważ one pozwolą nam odblokować nowe zdolności nie tylko u Riley, ale także u innych członków. O proszę, mamy nawet gdzieś tam te przekreślone. O, prawdopodobnie chodzi o te miejsca. Wcześniej nawet specjalnie nie zwracałem na nie uwagi, no a teraz proszę. No dobra, to co? Odpalamy. No trochę rzeczy szkoda, jak chociażby tam napęd już był gotowy, ten cały porażacz. Przydałby się nam schemat jego, no ale cóż. Nie, klucz nie potrzebny, bo klucz dostaniemy na start, oddawaj. To za moment się zobaczymy. No i myślę, że mamy taki podstawowy zestaw jak na pierwszy poziom uszkodzenia. To co dostaliśmy w gratisie od gry, czyli strzykawki i psychoskop. No, szkoda by było to wyrzucić. Pistolet, amunicja do niego prawdopodobnie wystarczająca na tyle, żeby ze 100% zeszło do 0. Mam nadzieję, że znajdziemy gdzieś strzelbę, więc 24 naboje będą też fajnym zapasem. No i apteczka, nie do końca jestem przekonany, ale raczej się nie przyda. Podobnie jak klucz francuski, ponieważ znajdziemy zaraz na początku. No i system napędzający. Liczę, że też te sprawy się nie zmieniają. Ostatnio brałem ze sobą pętlę, no ale okazuje się, że trochę może niepotrzebnie. Strata 5000 punktów. Nie ma co tego rozpatrywać, lećmy dalej. Zdecydowanie weźmiemy ulepszenie do napędu, ponieważ to nam pozwala się i szybciej przemieszczać i lepiej. Mamy tutaj odporność na promieniowanie, jak było widać w poprzednim spotkaniu, czasem bardzo przydatna. Zmniejsza koszt, to by było dobre, tylko nie wiem ile mamy tutaj slotów. Więc wolałbym dorzucić nam coś takiego, o jak ataki znienacka, ponieważ często je stosujemy. Jak skraca czas na naprawę przedmiotu, nie u tej postaci, działko lepik niekoniecznie, szybkość ruchu podczas skradania się, jak najbardziej. Dobra, 5600, zwap, fantom eteryczny, a czyli rozumiem po każdym resecie mamy tutaj też nową rzecz do wykonania. No dobra, ale to już nie będziemy wchodzić do wabików, kombinować, jak znajdziemy to wykonamy, jak nie. To nie. Musimy przede wszystkim uciec, przesyłając świadomość, aby odblokować jej cel fabularny. Symulacjo, nadchodzimy. Raport o stabilności bazy. Widzę, że dochodzą chyba nowe problemy, nowe zmienne, stan zasilania. Jeden z obszarów bazy może być pozbawiony zasilania, czyli musimy wskoczyć do centrum, zobaczyć jak to wygląda. Zasilanie można przekierować z centrum, otóż to ciała fantomów, zwłoki członków załogi, w których można było się wcielić, zostaną przemienione fantomy. Ale to już tak na stałe, że wszystkie... No pięknie, czyli wygląda na to, że każdy kolejny reset też jest nam nie na rękę, ponieważ robi się dużo gorzej. Szkoda, bo zwłoki członków załogi, w których można było się wcielić, zostaną przemienione w fantomy. To była całkiem dobra opcja dla naszej Riley, no ale mam nadzieję, że jeszcze jakieś zwłoki są. Nie wszystkie od razu, no, zresztą zobaczymy. Znane zmienne. Lokalizacja zasobów, rodzaj lokalizacja stworzeń, stan drzwi. Okej, okej. Ważne, symulacja stanowi
ekstrapolację. Tworzono na podstawie danych i wchodzi w interakcję z uszkodzeniami między resetami. Odzyskanie dodatkowych danych może zwiększyć zmienność. Osiągnięcie końca 5 poziomu uszkodzenia spowoduje usunięcie użytkownika symulacji. I tutaj jest ten tajny kod mimów, tak? Przypuszczam, jeszcze nie rozszyfrowałem, nie znalazłem chwili na tamten pierwotny, ale tu może kryć się jakaś ważna, fajna informacja. Albo easter egg, no ale... No dobra, ona nie została przemieniona w fantoma, więc nie jest tak źle. Nowy cel, bierzemy o niej klucz francuski, oczywiście kartę. To znamy, ewentualnie można rozglądać się na początku, wejść też do naszych tu zadań. Usuwamy kapsułę ratunkową, miotacz masy, świadomość zostaje, czyli sprawdzamy swojego maila. I lecimy dalej. Może trzeba by było to rozgrywać także podczas jednego podejścia. O, jest coś gratis. Bateria do zakłócacza. Jedną postacią chociażby zrobić cel fabularny i ten zwykły. Ciężko powiedzieć. Napędu teraz na plecach nie mamy, co też czuć. No ale tak powiedzieliśmy. Za moment sobie go gdzieś tu przytulimy. Nie, myślałem, że wszystkie postacie są teraz zmienione. Fantoma, okazuje się, że chyba tylko część nieboszczyków będzie wyglądała nieco inaczej. A właśnie, jeszcze jak tutaj sobie biegamy, wejdźmy do neuromodów i nasze umiejętności, skradanie się, to jest bardzo fajna umiejętność, ponieważ możemy się naprawdę szybko przemieszczać w przyszłości. Na przykład bieg i chód stają się bezgłośne, sprint nie powoduje hałasu, tak? Zwiększa skuteczność strzykawek, zwiększa pulę, zwiększa prędkość skanowania psychoskopem. O! Tutaj jako pani psychoskop, czemu nie? Nekropsja. Uzyskujesz bardziej wartościowe organy z resztek tyfonów. Być może nasza koleżanka będzie mogła zbierać te fajniejsze resztki. No i pilotowanie to standard, jakbyśmy chcieli jedną z dróg ucieczek tam sobie odblokować. O, mimika materii. To jest dobre, ponieważ mamy kilka wąskich przejść, gdzie do tej pory nie mogliśmy się przedostać, a dzięki takiej mimice, czemu by nie? Pozwala stworzyć z ludzkich zwłok fantom, który będzie walczyć po twojej stronie. Psychoszok. Dokonujesz bezpośredniego ataku mentalnego. No dobra, i towarzyszące bazyliszek te sprawy. Zresztą będąc przy towarzyszących... Tutaj też podpowiadaliście, bardzo dziękuję za te informacje. Warto na koniec całej tutaj powiedzmy przygody zostawić rzeczy właśnie w tym latającym operatorze, żeby przekazać do następnego przeładowania symulacji. Tak to niby działa. Wierzę na słowo. O, i to ta wspomniana apteczka, to co mówiliśmy, że raczej nie byłoby większych problemów, by ją znaleźć. No ale teraz zastanawiam się, czy po każdym kolejnym resecie czasem też szybciej nie upływa czas, ale liczę na to, że nie. Że gdzieś po tych pierwszych zabawach coś takiego się tam zmieniło, stało, ale to tyle. Czasem to były mimy. Choć nie czuć żadnego zagrożenia jeszcze. No i kolego, dajesz nam system napędzający, to standardy, naboje do strzelby. O, mamy wabik na tyfony, więc jeżeli będziemy chcieli coś w tym temacie zrobić, to również możemy. Standardowo rekin już tam sobie lata na powitanie. Trzeba uważać, bo nieraz wychodzi na zewnątrz. Notatka to znamy. Bez większej potrzeby, ale ładunek, spalony twardy dysk, no dobra. My za to skoczymy sobie do centrum i zobaczymy, jak wyglądają kwestie z tym problematycznym zasilaniem. Można by było skoczyć... O, no ładnie, trochę spadłem. Zastanawiam się, jak to ominąć tego rekina, bo można by było skoczyć, tutaj znamy ten skrót, ale jeżeli się okaże, że tam są jakieś problemy... No dobra, raz się żyje, bo rekin już o nas wie. Ale to nie jest duży problem, ponieważ my znamy, o właśnie, taką drogę. No 100 punktów życia to nie jest... Kiedyś było jednak lepiej. Pracownikiem ochrony tam chyba 260 mieliśmy, no to można było zupełnie inaczej szaleć. Mim niczego nie wykrył. A no tak, to są jeszcze jakieś przejścia. Coś tu jest, ale to chyba rekin w oddali tam był tylko. Nie wiem, czy nie widzę strzelby, zobaczymy, ale tu na tym poziomie nic złego raczej nie ma. Mamy strzelbę, i to elitarna strzelba, co jest akurat dobrą wiadomością, bo ona ma też dodatkową zdolność, tak było widać.
No pistolet chyba też warto będzie podmienić. Narzędzia, o właśnie, zobaczmy stan zasilania. Mapę obszaru możemy sobie pobrać. Kurczę, może jednak te pętle to nie był taki zły pomysł, żeby zabrać ze sobą. No ale cóż, główny krater, dobra, mamy to. Status kapsuł. Awaria, dostępne kapsuły, puste. Warto też... Aha, tak, tak, bo to jedna z tych misji. Stan zasilania. Brak zasilania w kombinacie księżycowym. Nas laboratoria interesują, więc nie jest tak źle. Zagrożenie pożarowe, brak zagrożenia, poziom tlenu, poziom promieniowania, czyli tym razem z promieniowaniem nie ma problemu. Jest problem... O, laboratoria, stacja kolejki wyłączona. Jest problem z zasilaniem i z kolejką w jednym miejscu. No dobra. Coś wiemy nowego, może tylko jak już dostaliśmy te przedmioty fajne, to byśmy tak, ustawili sobie 1, 2, 3. No i od razu robi się milej. Siła ognia zwiększona i w ogóle opłaca się tu chodzić. Czy to przejście, o proszę bardzo, i, czyli to jest losowa sprawa, czy ono jest odblokowane, czy nie. Co najdziwniejsze, prowadzi nas prawdopodobnie do laboratorium, tylko po prostu od innej strony. Mimek, chodź to. Zobacz, czy nie ma kumpli. Można było tam wejść do góry jeszcze, ale... Trochę jak w horrorze, ale nie znamy tych miejsc. To jest najdziwniejsze. Już nie wiem, które podejście z rzędu. A wciąż mamy tutaj szereg nowości, jeżeli chodzi o... punkty, w których się spotykamy. Zlew? Nie, mamy... Max życia, nie jest źle. Tutaj jest chyba apteczka. Weźmy. O! Ale nas tutaj oszukał. O kurczę, ale jedno ugryzienie. 76 punktów zdrowia. 30. No dobra, możemy wziąć ją. Czy tak w sumie apteczka zmarnowana na spotkanie z tym tu łobuzem. Czyli nasza koleżanka, no albo była bardzo blisko mima, albo jest dość nieodporna na wszelkie obrażenia. Cieszy mnie to, że chyba znaleźliśmy skrót do laboratorium, no i akurat mamy też odblokowaną tę trasę, czyli w jakiś sposób do centrum będzie nam łatwiej się przedostać, tym bardziej, że no właśnie, nierzadko te bramy są zamknięte, my nie mamy zakłócacza, więc samo losowanie chyba wypadło całkiem szczęśliwie. No to co, wchodzimy. Dzień dobry, Pyfeas. Centrum urazowe w korytarzu tuż przy głównym holu zapewnia podstawową pomoc medyczną. Znamy to. Czy tu przez te bramy będziemy mogli coś... Oho, no właśnie. Fanto. Najgorzej, że nas chyba widziały. A nie wiem, czy one nie mają jakiejś drogi dookoła. No ale kusi to, żeby przeskanować. Wynaleziono zdolność... O właśnie, to są te zdolności, o których mieliśmy wcześniej informacje. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Psioniczne. Brak identyfikatora Transstaru. Co to jest? Kurczę. Musiały się łobuzy schować. No niestety nie przeskanujemy tego, ale może jak będziemy u góry, będzie nam też łatwiej. Skoro biegają tutaj tak chętnie fantomy. Żeby tu drzwi nam nie otworzyło. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy takie osoby możemy... Operator naukowy, ale to nam chyba nic nie daje. No zobaczmy. A, punkty. Czyli warto nawet może poświęcić na takie rzeczy. Czy tu nikt nie ma pętli opóźniających czas do pożyczenia? Materiały mineralne zawsze chętnie. Części zamienne to można przemielić później. Tutaj też są nowe miejsca, których nie znaliśmy do tej pory. Ale chyba lepiej tak wejść po prostu... Sznic ochotników. Z daleka zobaczyć, czy nie ma ewentualnie jakichś pętli, czy innych ciekawszych rzeczy. No ten poziom uszkodzenia mam wrażenie, że dość odczuwalnie przyspieszył niestety. Być może to jest też taka sugestia. Jazda cystoidów, ale to tam w oddali. Być może to jest też sugestia na przyszłość. Wykryto tyfoniczny materiał. Spoko. Aby jednak te pętle ze sobą gdzieś brać w dalszą podróż, tak? O, gniazda cystoidów to nie jest problem. O, i jest na przykład pętla. Tylko te drzwi są zamknięte. Nie mam pojęcia, jak tam wejść.
Być może... A, mieliśmy przy komputerze coś takiego jak pokoje... Zaraz zobaczymy. Jakby ten pętlę uruchomić za moment. Nie byłoby takie złe, tylko czy ja włączę to co mam włączyć? O, mamy zakłócać. To jest dobra informacja. Narzędzia. Pokój ochotnika numer 3 tak naprawdę. My chcemy otwórz. Można uzyskać wyłącznie ze stanowiska... Ach, łobuzy. Czyli tylko ze stanowiska pani Riley. Ale warto zapamiętać, że chcemy trójkę, tak? Jak na stacji. O-o! No cześć, kolego. Nie wiem, czy akurat na niego nie mieliśmy użyć wabika, no ale... Cóż. Cóż zrobić? Chętnie przeanalizowałbym telepatę. A, z niego nic nie wyciągniemy. Brak nowych danych. Moduł kontroli nam się przyda, ale ostrożnie podchodzimy tu do badania tych. Mentalny włam. A, pamiętamy to z tymi członkami załogi. To była paskudna sprawa. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Tu tak naprawdę mamy całe zombie tych ludzi, całą armię zombie. Właśnie przez tego tam psychopatę, czy jak tam... Zwabionego. Chociaż nawet nie wiem, czy to nie byli ludzie, którzy żyli i zostali przez niego zwabioni. No ale to niestety... Nic w tym temacie nie zrobimy. Możemy sekcję... Nie. Sekcję zwłok, tak? Moment? A nie, myślę, że widzę nowy moduł. No ciekawe, czy z każdym kolejnym poziomem uszkodzenia rzeczywiście tak, jak mi się tu wydaje, to... Przyspiesza ta nasza... Znaczy, z każdym resetem przyspiesza poziom uszkodzenia, bo to trochę tak wygląda niestety. Wow, jaki klucz! Elitarny! I cukierki na pocieszenie chyba. Escape spot... Czy tu coś mamy? Kolejny moduł widzę. Niestety coś nas gryzie, czyli gdzieś mogą być cystoidy. O, to jest zamknięte. Ale do naszej koleżanki stanowisko robocze. Kapsuła ratunkowa? Nie, nam się chyba misja aktywowała. Tak, a do kapsuły roboczej chyba była droga tędy. Zapamiętam jednak, by na przyszłość te 2500 poświęcić i wydać na pętlę. Coś nowego, chyba. Mimów nie ma, ale widzę już pierwszego fantoma. Zwykłego co prawda. A nie, jednak jest mim. To dziwna sprawa. Jeszcze jeden mim. Stanowisko ochrony. Fajna apteczka. Chodź do łobuzie, weź zobacz, co jest nie tak z tym terenem. Tylko nasz to kolega z ochrony, widzę ogniste, siarczyste. Tutaj kody. No dobra, my idziemy do naszego stanowiska, bo może tam... Te pętle są dość łatwe do zauważenia, jeżeli nie są kryte w jakiejś szafie, czy w innym takim miejscu. Phantom. A tu jesteś. Phantom, jak weźmiemy zaskoczenia, to jest całkiem dobra opcja. Relay. Synek. Ale niestety, o ile tych apteczek tu naprawdę rozdali całkiem sporo, no, niestety pętli żadnej nie znaleźliśmy. Ty, mały, no, paskudo, znalazłeś jakiegoś stwora czy nie do tej pory? Bo mam takie mieszane uczucia. Wejdźmy jeszcze na moment tu. Ostatnia szansa. Ale i chyba na to nie ma co liczyć. Co ty taki jesteś, naukowy? Obrazowanie neuronowe wykazuje potencjał psychoaktywny na poziomie bliskim maksymalnego. No dobra, plus jest taki, że przez jakiś czas... O, neuromody. Nie musimy się już martwić. Odliczanie. Więc lecimy dalej z naszą misją. No cóż, pięknie, bo widzę 6 naboi mieści się w tej broni, więc to jest akurat pocieszająca wiadomość. Coś w szafie? Neuromody, które chętnie... Nie zawahamy się ich użyć.
Już 3 to można by było coś wykombinować. Okej. O, już 6. Cóż tu mamy? Maile mieliśmy przeczytać, ale jakie mamy narzędzia? Wybierz aktualny zabezpieczony kanał komunikacyjny. Pojęcia nie mam. Który? Udziel pozwolenia. O kurczę, akurat trzecia cela to dla nas najważniejsza i tylko ona była zablokowana. Ale będziemy może tamtędy wracać. Musimy pomówić. Nie dzwoń, ja zadzwonię do ciebie. Otwórz bezpieczny kanał. Taki, którego mogłabyś użyć do komunikacji z operatorem. Czyli kanał numer... Jeszcze we wspomnieniach. O, od Morgana, czyli naszej głównej postaci z podstawki, tak? Te wiadomości mogą być całkiem fajne, tylko czy mamy tu informację, jaki kanał ma być? Otwórz bezpieczny kanał. Może obojętnie jaki, każdy będzie bezpieczny. Kanał 0. Riley, sytuacja na Talosie 1 zaczyna nas przerastać. Czas wprowadzić w życie te omawiane rozwiązania. Skopiuj wszystko, co macie na podesłanego operatora magazynu. Badania, konektomy, wszystko. Morgan ma rację. Wszystkie tyfony są połączone. Tak więc wszystko, co się tu wydarzy, zapewne dotrze i do was. Jeśli już nie dotarło. I chyba nie muszę wspominać, że nie spowiadamy się z tego zarządowi. I tak prędko się dowiedzą. Załatw to. Wkrótce porozmawiamy. A, Riley. Tylko ostrożnie. Jestem niemal pewien, że robi dla ciebie co najmniej jeden kret kasmy. Poznaliśmy tę historię. Umieść operatora. Operatora. To chyba będziemy w stanie, jeżeli mamy tego operatora. Umieść operatora magazynu w stacji dokującej. Okej. Okay. Laboratoria. Umieść operatora. My mamy tego operatora w kieszeni? Jakoś tak? Nie kojarzę. Wunża w kieszeni mam i teraz przyszło żałować. Zobaczmy, co byśmy mogli z tyfonicznych mocy. Myślę, że fajnie by było mieć ten... Stosować kamuflaż, upodobniając się do pobliskiego efektu. Bardziej, żeby przecisnąć się, przejść, może rekin nas nie pozna, czemu by nie? Stwarza z ludzkich zło kwantom, jak najbardziej, chętnie. Psychoszoki, czokoszoki może niekoniecznie. Mentalne włam. No dobra, ale to nas ominie. Zwiększa pulę psi. Skradanie się. Skradanie chętnie bym też widział. No dobra, punkty rozdane. Jestem operatorem, tylko nie do końca jestem. Ogłoszenie ochrony. Tyfoniczne bramy są kluczem do bezpieczeństwa całej załogi. Jeśli znajdziecie... I? Chodź, kolego. A, pamiętam. Dobra. Kopiuj wszystkie dane. Narzędzia. Kopiuj wszystkie dane. A naszą świadomość to kiedy... O! Zainstaluj zdolność. Fantomy stworzone w ramach projektu Geneza są wyjątkowo agresywne. Poszukiwany obiekt. Uwaga. Fauzer 55. I? Mamy znaleźć poszukiwany obiekt? Zniszczy zdolność fantomogenezy. Okazy splataczy przytrzymywane są w sekcji z izolatkami tyfonów znajdujące się w laboratorium. Można je przeskanować, aby uzyskać umiejętność. A zainstaluj. Wiemy, gdzie był przynajmniej poziomu pierwszego, tylko najgorzej, że tam było masę... Nie, splataczy? A nie, splatacze to było od cystoidów. Izolatki. Kojarzymy, gdzie są izolatki. Nie wiem, czy warto by było zapisać ten numer, który poszukujemy. Mam nadzieję, że niekoniecznie. Ale uruchomię raz jeszcze. V014551P04. Może Anusz się to gdzieś przyda. No nic, czyli wracamy do laboratorium. Jedyne, co mnie martwi, że nie mamy żadnej informacji, czy w żaden sposób oznaczonego celu. Wiemy, co chcemy znaleźć, tak? Splatacz. Może ta dwójka też oznacza poziom skażenia, czy co i jak z nim. By było nam trochę na rękę nawet. Bo ja tu nie zaglądałem. Wiele fajnych rzeczy, ale... Fajny mim.
Mam wrażenie, że on taki bardziej otępiony. A nie, to gra... I Mac? Kogoś nam oznaczył chyba. Niestety jednak to... Gra nas chyba oszukała, jeżeli chodzi o fajne rzeczy. Tu nic nie ma. Szafka. To chyba było wejście z zewnątrz. Dobra, no idziemy. Trochę strata czasu, chociaż w sejfach często kryją się... O, właśnie. Ogniwo promienia. W sejfach kryją się rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Czy my to coś... No nie, splatacza musimy gdzieś dorwać. Łobuza, to nie będzie takie proste zadanie wcale. Mimek, mam wrażenie, jakby działał gorzej niż to miało miejsce wcześniej. O, a czy my tu byliśmy? W centrum traumatycznym? Chyba ostatnio nie było okazji go odwiedzić. A tu mamy operatorów medycznych. Prośba o nowego operatora. Co prawda teraz się nie przyda, ale warto go mieć na przyszłość. Tak samo jak i dermosieć, a nuż coś się stanie niedobrego. Miło cię widzieć. Piramida 490 gotów do działania. Proszę również odsunąć się od przejścia. Nie ma sprawy. Dwa razy prosić nie trzeba. Widzę, z amunicją chyba trochę wygraliśmy, że wzięliśmy więcej, bo akurat teraz korzystamy z tej zapasowej. W izolatkach miały być splatacze, tak? Aha. I cześć. O. Na szczęście nie uda. A! Eteryczne. Kurczę, zawsze mi się one mylą z elektrycznym. Dobra, tu nie znamy kodu. Ale trochę to śmierdzi, jakby tu mógł się kręcić jakiś. Ach, niestety tylko gniazdo cestoidów. Mały splatacz. Tam są kapsuły ratunkowe. Gniazdo macek, nie. No to nie możemy za długo się kręcić, mimo że nasz kombinezon posiada teraz dodatkową odporność. Nie byłoby to za mądre. Możemy sobie stworzyć za to niebawem tutaj przyjaciela. Że to musi być telepata, a nie splatacz, no cóż. Zresztą tyle tych splataczy widzieliśmy, szczególnie na późniejszych poziomach Dziwny dźwięk, jakby coś nas widziało. A nagle w połowie przerwało. Trzeba pamiętać, że część stworów się już zrespawnowała, więc tak miło nie będzie. Nie wiadomo też, co tam w środku jest, ale... Tam na pewno była pętla. Dźwięki nie są najprzyjemniejsze. Obudziłbym jakiegoś tutaj... towarzysza do dalszej zabawy, ale chyba jeszcze nie jest nam to aż tak potrzebne. Gniazdo cystoidów. Wykryto tyfoniczny materiał. Szkoda. A, może ty, łobuzie? Nie stwierdzono tyfonów. Właśnie. Wykryto tyfoniczny materiał. Andrzej, nie chciałbyś z nami tutaj popracować? Z cystoidów nic nie wyciągniemy, może nóż się uda jakoś. Prawie jak splatacz. Nie, niestety nic. Ale myślę, że ta bramka je rozwali. No cóż, cygara. No i znów jest full. To tak niestety szybko idzie. Użyj. Bardzo dobrze. Naciśnij J, a J co to było? A, raport. Widzę, że nas teraz tutaj o jakimś J-cie informują. Czy tu mamy ewentualnie cystoidy? Znaczy cystoidy, splatacz, ale splatacz byłby dość łatwy do zauważenia. Nie wiem, co z tymi cystoidami, warto im by było coś rzucić. Na przekąskę. Notatka. Strzykawki psi muszą być zabezpieczone, okej. Nie wiem, czy się zainteresuję, albo jeszcze inaczej, czy jesteśmy w stanie... Nie, nie jesteśmy w stanie ze... Panie, obszar zagrożony. Liczyłem na to, że się zainteresują bardziej naszym kumplem. Reaktywacja bramy za 3, 2, 1. Wykryto tyfoniczny materiał. Cystoidy, tylko nie idźcie tu do nas. Dermosieć, okej, już mieliśmy coś takiego.
Czy to nie miała być izolatka, w której teoretycznie latałby splatacz? Bym nie rzucił. O, nie tak. Tak. Zdarza się bardziej nie kula. Czasem w tych obiektach takich badawczych możemy uruchomić, na przykład stworzyć splatacza. Cystoidy. Powiem, że nie lada wyzwanie. Byłem przekonany, że to tu znajdziemy to, czego szukamy. Fajnie. W stówce, tak? Byłem przekonany, że tu znajdziemy to, czego szukamy. Jest ewentualnie jeszcze szansa, że na którymś poziomie uszkodzenia jeden z tych, powiedzmy, lżejszych stworów nagle stanie się cystoidem. Splataczem, ale to i tak nas nie bawi. Kolego, no niestety musisz zniknąć. Zobaczmy raz jeszcze. Cele. Gazy splatacze przytrzymywane są w sekcji z izolatkami tyfonów, znajdujące się w laboratorium. Można je przeskanować. Myślę, że to jest sekcja izolatek. A czy na mapie mamy sekcję izolatek? Prysznice, izolatki ochotników. Dowództwa, laboratoria, tu mamy kapsuły ratunkowe, piętro drugie, terminal kolejki, to zupełnie nie. To są izolatki, chyba że chodzi tutaj jeszcze o tę część. No ale tam znowu mamy piekło na ziemi, tak bym to nazwał. Jak tam wejdziemy, to jest... No możemy nie wyjść czasem w jednym kawałku. Moment, tam coś jest. Lepata. Ciekawe, czy jakbyśmy obudzili jakiegoś trupa, to w jaki sposób on byłby traktowany, także. Możliwość przejęcia. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Przez telepatę, czy niekoniecznie? Bo tutaj jednak tych ciał jest dużo, ale chyba nas chwilowo nie widzi telepata. Mamy lekki spokój. Splatacz! Ach, tam jesteś. Wow, w jaki oni dziwny sposób to wszystko tu przytrzymują. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. No i koszmar. To jest, z czym nie chcielibyśmy mieć to do czynienia. Ukończone. Że zostaliśmy nakryci. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Oczywiście telepata chyba jest tyłem do nas zwrócony. No dziękuję, nadzwyczajne ogłoszenie, jak najbardziej się tu przyda. O, i to my. Miło, ale cóż nam się udało? Cele. Zainstaluj zdolność fantomogenezy. Czyli rozumiem, z neuromodów. Tyfon. Tu. 4 neuromody nam są potrzebne. No to teraz już wiem, czemu ich tyle rozdali. Wybrani posiadają pewne istotne zdolności, które pragniemy uchwycić. To jest dość istotny problem, bo na prawo i lewo rozdałem neuromodę i co dalej? Musimy chyba wrócić do bazy i poszukać ich, albo stworzyć nieco więcej. Zamknięte, otwórz. Niekoniecznie, tam była wieżyczka, ale chyba zniszczona. Czasem w centrum były, a nawet jak nie w centrum, to myślę, że pójdziemy do sekcji załogi. Jeżeli gdzieś mogą być neuromody, to tam ich można znaleźć jak najwięcej. Trochę boli, bo mieliśmy ich sporo. Znaleźć 4 to nie taka prosta sprawa. No ale cóż. Poziom uszkodzenia też nam niestety rośnie. Moglibyśmy, tylko tu neuromodów nie widać, wykorzystując te nasze mimiczne przekształcenie, przechodzić też przez takie miejsca. Pojawić się na drugiej stronie, jakoś tak to tam działało. O-o! Tak, zdecydowanie będziemy musieli brać ze sobą pętlę, bo tak widać jest tutaj... Wejdźmy tam, były kiedyś też neuromody. Na każdym kroku masa przeciwników i nie ma większego problemu, żeby coś z tym zrobić tematem.
Rozbieramy te rzeczy. Tu możemy załadować. Mamy dwa moduły. A, tylko jeden podniosłem. Jeszcze czy to zasilanie nam do czegoś będzie potrzebne, ale... To jest zresztą w którym miejscu? Nie no... A, Moonworks. To chyba nawet tam nie będziemy szli jakoś specjalnie, ale... Można było kolejkę może naprawić lepiej. No cóż, i zaraz kolejny poziom, ale to szaleje. Łobuzy, spokojniej z tymi poziomami. Kogo tu spotkamy? A nikogo. Testów, strzykawki, spoko. Widzę tutaj trochę skażenia nam przygotowali. Ach, no, a może... Tak, śmieci trzeba teraz zbierać dość dokładnie. Rzeczka balistyczna, bo możemy je przetopić. Ile tu nam neuromodu by wyszło? Przenieść złą przede wszystkim. Przenieść też ewentualnie. Co to? Posortuj. Takie kombiłatki z tego nie zrobimy użytku. Ładunek lepikowy, czemu by nie? Pistolet nasz stary. Oj, albo i nie. Tak to. Warto patrzeć też na poziom zużycia, bo można się przejechać. Apteczki, ale to jest liczone razy 4, nie ma sensu. To możemy wyrzucić spokojnie. No niestety, liczyłem na coś więcej. Liczyłem na coś więcej. Jakby wiedzieć, co nas czeka, no to dużo łatwiej by było na przykład sobie przygotować, czy zakupić neuromodę przed dalszą wyprawą. Pętla opóźniająca czas, 2-2-2, chyba się nie opłaca. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Układ nawigacji, neuromody. O panie. 3-2-1, nie, to oznacza mniej więcej tyle, że musimy je znaleźć. To może jednak pętlę szybko sobie odpalimy. Nie ma szans, żeby stworzyć neuromody. Pętlo, chodź. Liczyłem, że są tańsze jednak mimo wszystko. Użyj. I się robi trochę sympatyczniej. Dzień dobry. Tam mamy laboratoria, czyli sekcję załogi z drugiej strony. Ale i nam czasu poszło na to. Miało być raz, dwa. No cóż. Nie z takimi problemami sobie radziliśmy. Wydaje mi się, że znaleźliśmy, no właśnie, gdzieś po drodze te takie całkiem przydatne urządzenie. Widzę, że klucz gdzieś wyłączyłem, ale to najwyżej. Pod nami jest chyba wrogi, tak, operator. Można zabrać, żeby chociażby przerobić niebawem. Zakłócacza. Chyba operator nas widział. O! Co my byśmy bez tego zrobili? Do widzenia. Wykryto tyfoniczny materiał. Do widzenia. Chociaż żałuję, że kolejki nie naprawiliśmy, bo byśmy mieli fajne przejście dalej. No ale cóż, lepszy ryc niż nic. Wchodzimy.